Cześć, z tej strony Jola Mazurek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na taki walentynkowy filmik, dlatego że chciałabym Wam pokazać, jak wykonać takie przyjemne, puszyste i miłe serduszka. Walentynki już za pasem, więc szybciutko pomyślałam sobie właściwie w ostatniej chwili, że takie fajne wykonam serduszka i za chwilę pokażę Wam, z czego je zrobiłam i jak je zrobiłam. Myślę, że to taki bardzo fajny i przyjemny prezencik, własnoręcznie wykonany i spodoba się na pewno naszym bliskim, jeśli je podarujemy. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. A za chwilę w dalszej części pokażę Wam, z czego i jak je zrobiłam. Więc jeśli macie ochotę, spodobały Wam się i jesteście ciekawi, jak je wykonać, to zapraszam Was szybciutko do kolejnej części i tam Wam szybciutko, krok po kroku, wszystko pokażę. Do zrobienia takiego serduszka potrzebowałam dwóch rolek po papierze toaletowym. Dwie takie rolki są mi potrzebne. Potrzebowałam też wyciętego z tekturki kółeczka. I ja mam tutaj akurat kółeczko o wielkości 4 cm, 4 i może 3 mm. Potrzebowałam też z kartonika wyciętego serduszka, takiej wielkości mniej więcej, jakiej chcemy uzyskać nasze serduszko tutaj zrobione z pomponików. Igły z grubym oczkiem takiej dziewiarskiej, dwóch koralików drewniane, ja mam akurat tutaj naturalne drewno, ale mogą być to wszelkiego rodzaju koraliki, mogą być to nawet z jakiejś starej dziecięcej bransoletki, bądź jakieś koraliki typu perełki z jakichś tam może, nie wiem, poniewierających się gdzieś po szufladach koralikach. I potrzebowałam kleju na gorąco. Oczywiście najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest włóczka i bardzo ostre nożyczki. I ja miałam tutaj włóczkę taką pozostałą, gdzieś tam kiedyś coś robiłam i to jest włóczka bodajże, która ma 120 metrów w 100 gramach, więc dosyć taka gruba. Szybciutko ten pomponik się robi. Więc zabieramy się do roboty. Moje rolki po papierze toaletowym złożyłam sobie na tak, spłaszczyłam i złożyłam jeszcze na pół. Jedną i drugą, tak? W ten sposób je sobie tutaj teraz układam. Można je sobie tutaj spiąć jakimiś klipsami, klamerkami czy czymś, co nam pozwoli utrzymać je tutaj w ryzach, żeby ładnie, prosto się trzymały. I tak sobie spięłam tutaj klamerkami. Chodzi o to, żeby tutaj równo nam to się trzymało, więc łatwiej będzie nawijać włóczkę. I teraz biorę sobie moją włóczkę i owijam. Ja sobie tutaj owijam 50 razy, tak? Liczę sobie to, dlatego żeby na wszystkich pomponikach jednakową ilość owinięć tutaj zrobić i żeby te pomponiki wyszły mi jednakowej wielkości. Więc owijam sobie 50 razy. Owinęłam 50 razy, ucinam teraz włóczkę i ucinam sobie taki dosyć długi, może gdzieś, nie wiem, w granicach 40 cm odcinek włóczki. Chodzi o to, że teraz muszę przewiązać sobie na pół i to musi być taka długość, żeby nam było fajnie i wygodnie związywać tutaj ten nasz pomponik. I teraz rozpinam sobie moje klamerki. I tutaj właśnie w miejsce tych klamerek, między te rolki, wkładam włóczkę. Układam sobie równo i bardzo mocno, naprawdę trzeba to mocno, mocno związać. Związuję jeden i jeszcze jeden supeł. I teraz przekładam sobie na drugą stronę i tutaj też związuję. Tu już łatwiej, bo już mi się trzyma tamtym supłem, ale też robię to mocno. Zrobiłam jeden supeł i teraz drugi supeł przewiązuję w przeciwną stronę, po to, żeby dobrze mi się on trzymał. I jeszcze raz. I jak już mam bardzo dobrze zawiązane, to teraz biorę nożyczki i tutaj w to złożenie wkładam i przecinam.
I tutaj właśnie mówiłam, że są nam potrzebne ostre nożyczki. O, mi się przeciął od razu kartonik, żeby łatwo nam się to przecinało. Wkładam i przecinam. I już właściwie można powiedzieć, że pomponik mam zrobiony, tak? Ale no, nie takiego efektu oczekiwałam. I teraz będę go tutaj jeszcze ładnie przycinała i wyrównywała. I do tego sobie tutaj wezmę karton, żeby sobie nie naśmiecić. I do tego jest mi potrzebne właśnie to kółeczko. I to kółeczko jest mniej więcej wielkości takiej, jaką chcę uzyskać pompon. Tak, nakładam sobie, przykładam sobie tutaj teraz do tego mojego pomponika wełnianego i ucinam. Ucinam sobie, ucinam, przycinam równo. Uważać na palce. I teraz rozkładam sobie w przeciwną stronę. Też tutaj tak na płasko. Przykładam i obcinam z drugiej strony. Chodzi o to, żeby teraz nadać mu taki kształt, tych wystające wszystkie włóczki poucinać, a ten kartonik pozwala nam właśnie na przycięcie tego pomponika w jednakowej wielkości, tak? Zaraz sprawdzimy. O, i taki mi pomponik wyszedł. Co nieco mogę sobie już tutaj bez kartonika poprzycinać. Te pojedyncze takie wystające pełenki. Odkładam i mam trzy pomponiki mniej więcej i jednakowej wielkości. I teraz będę te pomponiki ze sobą sklejała. I do tego jest mi potrzebny właśnie klej na gorąco. Pistolet, tak? Ja już go mam mocno rozgrzanego, więc jest gotowy do użycia. I jeżeli macie taki pistolet, albo jeżeli nie macie, może bardziej tak, jeżeli jeszcze nie mieliście do czynienia z tym pistoletem, i zechcecie sobie taki kupić, a uważam, że warto, bo jest tam przydatny do różnych rzeczy, to zanim zaczniecie wyciskać z niego klej, to bardzo mocno go nagrzejcie, bo inaczej jak będziecie wyciskać, a nie będzie jeszcze bardzo mocno nagrzany, to po prostu się zepsuje. Mój już jest mocno nagrzany i teraz będę sobie sklejała moje pomponiki. Rozkładam sobie tutaj włóczkę. I wyciskam klej, wyciskam i przykładam, też sobie tutaj rozkładam i sklejam pompon z pomponem. Przytrzymuję to, pozwalam temu klejowi tam na wystygnięcie, żeby dobrze się skleiło. I jak już dobrze mi się pompon z pomponem skleił, to teraz przykleję jeszcze jeden. Też sobie tutaj rozkładam włoski, tak, tą włóczkę na boczki. Wciskam klej. I przyklejam na szczycie tych dwóch pomponów. I też mocno przytrzymuję. Przytrzymuję i pozwalam na wyschnięcie. Jak już wszystkie pomponiki ze sobą bardzo dobrze skleiłam, pozwoliłam klejowi na wyschnięcie, wystygnięcie i połączenie się wszystkich pomponików należycie, to teraz będę wycinała
tutaj kształt serduszka. Do tego właśnie jest mi potrzebny ten kartonik, który sobie wcześniej przygotowałam. Przykładam do moich pomponików, rozplaszczam je tak troszkę, tak? Biorę znowu mój kartonik, biorę znowu nożyczki i wszystko to teraz będę musiała uformować właśnie na kształt serca. I przycinam sobie teraz tutaj, żeby bardziej to tak splaszczyć i jeszcze nadać kształtu. Po prostu muszę to tak teraz mocno uformować w kształcie serca, tak? I jak już mam uformowane serduszko, to teraz zostaje mi zrobić chwościk. Jeśli macie taką ochotę przyczepić taki chwościk, to trzeba właśnie jeszcze zrobić chwościk. I ja to zrobiłam w taki sposób, że owinęłam sobie tutaj roleczkę 10 razy. Obcinam sobie też tutaj jeszcze sznurek, wkładam go i zawiązuję supeł. Też staram się to mocno zrobić i jeden i drugi supełek przewiązuję w odwrotną stronę, żeby dobrze mi się to trzymało. Wyciągam. Teraz muszę związać jeszcze tutaj i w tym celu znowu muszę obciąć sobie jakieś 20 cm włóczki. Kładę sobie w taki sposób jedną końcóweczkę tutaj do góry i drugą końcówką zawijam. Bardzo dokładnie jak zrobić taki chwost pokazywałam w osobnym filmiku i do tego jeżeli macie ochotę zobaczyć sobie, tutaj nie będę tego pokazywała Wam bardzo dokładnie, to zerknijcie właśnie na filmik z chwostem, link do niego zobaczycie tutaj u góry w rogu. O, mam zrobiony chwost. Obcinam sobie znowu tutaj te moje włóczki na dole, wyrównuję. I chwościk mam zrobiony. Taki trochę rozkrzaczony ten wyszedł, ale myślę, że będzie przy tym serduszku ładnie wyglądał. I teraz nawlekam sobie końcówki na igłę. Jedną i jeszcze jedną. Nakładam sobie koralik. I przeciągam przez środek mojego pompona od dołu do góry. Tak, uważam, bo w środku jest klej, więc trochę mi ciężko będzie to przeciągnąć, ale delikatnie staram się to zrobić. I na górze też nakładam koralik. Zawiązuję sobie tutaj supełek. I robię taki malutką zawieszkę, tak, żebym mogła sobie coś tutaj zamocować, do czegoś to przyczepić. I ja już swoje serduszko mam zrobione. I w tym roku ktoś ode mnie właśnie dostanie takie serduszka na walentynki, żeby mógł sobie powiesić koło komputera, czy też nawet w samochodzie. Bardzo fajny taki drobiazg.
przyjemny, własnoręcznie wykonany. Myślę, że będzie bardzo doceniony przez kogoś, kto otrzyma takie serduszka. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie lajka pod spodem, pod filmikiem. I na koniec filmiku tradycyjnie oczywiście zapraszam Was do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I jeśli to, co robię, podoba Wam się, to kliknijcie ten czerwony dzwoneczek, który jest pod spodem, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo wtedy będziecie dostawać o każdym kolejnym moim filmiku powiadomienia. A tymczasem na dzisiaj zżegnam się z Wami, życzę Wam wszystkiego dobrego, przyjemnego weekendu, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! I proszę bardzo, moje serduszko jest już gotowe. Ja w tym roku właśnie mojej walentynce? Jeszcze raz.